Poszła, hej! Wypad! Wypad! Dziadek opowiadał, że kiedyś na wsi zdechł koń i cały z nim. Jego żeby znalazł, to zostało, że pół konia, bo resztę sobie wilki, czy gdzieś inny protest. Bo to się chciało z glizną na kilometr, że można było zajować. A to ładny konik. Trochę szary, w ciemniejsze parki, śliczny. I bardzo zawsze jakby cudzy od zęki. Pysty do wiarki, mokry, mięciutki. Pobyczałeś się, co? O czym się mówił? To się miałem śmiać? Bo płakał się mi dulej. Mój piesek też nie ma. Ale może go do nieba. To nie widział idiotki, niech sobie popatrzy. Do nieba? Zdech jak każdy inny i sprzątnął go chyce. Paskudny jesteś. Ty wiesz o tym, że ty jesteś paskudny? Właśnie, że poszedł do nieba, bo babcia mówiła. A, babcia mówiła. Stare baby tyle wiedzą, co zjedzą. Mają kuku na młyniu i plotą bzdury. Moja babcia nic nie będzie. Właśnie, że na własne oczy widziała, jak poszedł do nieba. A ty jesteś paskudny kłamczuch. Dobrze, dobrze. Poszedł do nieba. Aż tu słychać, jak szczyka. O. A jak umarł wujek Bolo, to już więcej do nas nie przyszedł. O, drugi idiota się znalazł. Jak miał przyjść, jak wykitował? Po kicie nie chodzi się z wizytami. Po jakiej kicie? Wujek Bolo nie miał żadnej kity. Ma motorówkę. Prawdziwą niebieską, z prawdziwym motorkiem. Jak będzie ciepło, będzie nie uczył nawet wstawać do motorówki. A gdzie on jest? To. Bardzo dobry. On nigdy nie poszedł z widelcami. To wszystko nieprawda. Będzie mnie uczył pływać i sterować tą motorówką i prowadzić samochód. Tak? To dlaczego więcej nie był u was w domu? No. No bo... No bo pojechał polować na lwy. Do puszczy pojechał. I przywiezie mi dwa... I baby mi przywiezie. I ty kręca i żrafę. Przychodzi w nocy i wszystko z ciebie wyrywa. Tak? A co to jest dusza? Nie wiem, jakieś paskudztwo, jakieś świństwo jakieś. Dusza to jest człowiek, który umarł. O, taki sam, tylko przezroczysty. I zamiast oczu ma dziury. A dlaczego? Bo ja wiem. Może po to, żeby sobie z panią nie powiedzieć. Kiedy pokują sobie i